Inwazja Pogan. Inwazja świętych mężów. Hello, I'm Chuck Smith. Witajcie, jestem Chuck Smith. And I'm Carol Matriciana. Karen Matriciana. Witajcie w kolejnym wydaniu Inwazji Pogan. Podczas trwającego ponad 100 lat coraz silniejszego przebudzenia religijnego, wielu mieszkańców Zachodu odczuwa silną fascynację wschodnim systemem filozoficznym i religijnym. Jedną z dróg rozprzestrzeniania się tych idei po Ameryce i Europie jest niekończąca się procesja hinduskich elitarnych kapłanów, którzy podobno zgłębili tajemną wiedzę o wszechświecie i poznali transcendentną prawdę. Nazywa się ich mistrzami, swami, guru lub joginami. Hinduizm, będący wiodącą religią w Indiach, oparty jest na ewolucyjnym założeniu, że wszechświat od początku istniał w formie różnych sił i że w miarę upływu czasu siły te spersonifikowały się jako bogowie i boginie. Hinduizm uważa świętych kapłanów, nazywanych brahminami, za emanację Boga. Kapłan jest uważany za ekwiwalent Boga, w niektórych przypadkach nawet od niego potężniejszy. Początkowo wierzono, że Hindus może osiągnąć duchową doskonałość dopiero w podeszłym wieku. Jednak w roku 1861, dzięki objawianiu domniemanej reinkarnacji Guru Babai, pojawiła się idea, że każdy na dowolnym etapie życia może posiąść tajemną wiedzę. Objawienie to zostało powszechnie zaakceptowane na Zachodzie dzięki naukom kolejnych guru i świętych mężów. Pierwszy taki mistrz, Swami Vivekananda, przybył do Stanów Zjednoczonych w roku 1892 i oficjalnie przedstawił jogę oraz filozofię hinduistyczną podczas Światowego Parlamentu Religijnego w Chicago. Próby zaprezentowania hinduizmu jako nauki wstrząsnęły amerykańską publicznością, której większość uważała hinduski okultyzm za odpychający. Mimo początkowego niepowodzenia, uczniowie Vivekanandy od tamtej pory propagują pogaństwo jako naukę wśród wielu narodów. Jednym z najbardziej uznanych hinduskich świętych mężów, dzięki swoim związkom z Beatlesami w latach 60., jest Maharishi Mahesh Yogi. Beatlesi zachęcali miliony swoich fanów na całym świecie, by szukali drogi do zbawienia poprzez medytację transcendentną, uproszczoną technikę hinduskiego mistycyzmu, pomysłowo opracowaną dla mieszkańców Zachodu. Jednak po kilku miesiącach Beatlesi rozczarowali się swoim osobistym joginem i publicznie przyznali, że dali się duchowo omamić. Popełniliśmy błąd. Z tego powodu inni też popełniają błędy. To ich sprawa. Proszę? Jesteśmy tylko ludźmi. To wszystko. Myśleliśmy, że jest w nim coś więcej, ale on też jest tylko człowiekiem, choć przez chwilę sądziliśmy, że nie. Niemniej jednak miliony ludzi zauroczone wschodnią myślą połknęły przynętę kuszącej alternatywy dla judeochrześcijaństwa i rozpoczęły przygodę z wyznaniami wschodu. Stosowanie narkotyków również przyczyniło się do wzrostu popularności guru, którzy przeżycia narkotyczne utożsamiali z doświadczeniem wschodniego duchowego przebudzenia.
Obecnie, mimo częstych przestróg w mediach dotyczących oszukańczych metod stosowanych przez wielu świętych mężów, ludzie nadal bezkrytycznie angażują się w ten nowy, ocenzurowany okultyzm. Zwodnicza obietnica likwidacji stresu oraz trosk wraz z osiągnięciem zdrowia, zamożności oraz wolności duchowej, teraz i w życiu po śmierci, wydaje się niemalże zbyt cudowna, by była prawdziwa. Nasze sprawozdanie rozpoczyna się w Delhi, w Indiach, gdzie rozmawialiśmy z wieloma świętymi mężami i ich zwolennikami. Fragmenty filmu Bogowie New Age. Tutaj w Delhi, w Indiach, guru Dashan Singh, jeden z setek mu podobnych, osobiście nawrócił i inicjował około 15 tysięcy uczniów. Twierdzi on, że zadaniem guru jest poprowadzenie uczniów najkrótszą drogą do zbawienia. Zbawienie jest zawsze takie samo, ale prowadzą do niego różne ścieżki. Niektóre z nich są długie, inne krótkie. Czemu więc jest potrzebny mistrz? Mistrz jest potrzebny, by poprowadzić was najkrótszą ścieżką. Pochodzący z długiej linii duchowych mistrzów, Rabindranath Maharaj jest byłym guru oraz znakomitym joginem, którego czczą tysiące wyznawców. Hindusi potrzebowali być blisko swojego guru, radzić się go, w końcu uznawać go za jedyną drogę do zbawienia. To naprawdę niesamowite, obserwować uczniów guru, których widziałam na przykład w Indiach. Wpatrzenie ogromnymi, pełnymi podziwu oczami, gotowi przyjąć od niego wszystko i kochający go nade wszystko. Kochałam Maharishi, czciłam go, dlatego wszystko, co powiedział, zrobił czy myślał, wydawało mi się słuszne. Spotkałam Bhagwana i stało się. Istniał tylko on. Bhagwan jest moim mistrzem i kocham go. Jestem w nim zakochana. Tyle tylko mogę powiedzieć. To związek uczuciowy między mistrzem i uczniem. Coś się budzi w twoim sercu, kiedy widzisz mistrza. Bhagwan jest moim mistrzem. Tutaj na festiwalu Kumaila w Allahabad 20 milionów Hindusów zebrało się, by być świadkami procesji setek tych samozwańczych świętych mężów. Nawet pył spod stóp guru stanowi dla uczniów pomoc w poszukiwaniu zbawienia. Te zdjęcia wykonano z ukrycia i przemycono z Indii. Nadzy kapłani uważani są za najświętszych i najbardziej oddanych uczniów guru. Wielu naciera ciała i włosy prochem z kremacji i ziemią. Niektórzy są uzbrojeni i uzależnieni od niezwykle silnych narkotycznych mikstur. Wyrzekli się wszystkiego: rodzin, własności, nawet własnych myśli, dosłownie tracąc rozum w oddaniu dla swojego guru. Guru jest naszym najlepszym przyjacielem, filozofem i przewodnikiem. Wskazuje nam drogę do Boga. Dlatego my w Indiach uznajemy, że ma boską moc, taką samą jak Bóg. Jeśli ktoś może być blisko ukochanego mistrza, być świadkiem miłości, współczucia, pokory, łaski, hojności, nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie miał wątpliwości, że to żywy, chodzący po ziemi Bóg. W naszych pismach napisane jest, że mistrz to wcielenie mocy boskiej działającej na ziemi. Przeprowadziliście dzisiaj wywiad i sami nie wiecie z kim, a to był Bóg. Dla Hindusa guru jest najważniejszy, jest jego panem, jego mistrzem, zbawicielem, potężniejszym nawet od Boga.
Guru jest potężniejszy od Boga. Karel Matrysiana jest dziennikarką, autorką książki Bogowie New Age. Urodzona i wychowana w Indiach, przeprowadziła się do Londynu w roku 1973, gdzie została jednym z największych brytyjskich autorytetów w dziedzinie nowych ruchów religijnych. Rozmawiałam osobiście z dużą liczbą guru. To smutny fakt, ale ich system wierzeń każe im izolować się i dystansować od emocji oraz współczucia, a ich okrucieństwo i nieludzkie zachowanie postrzegane jest i tłumaczone jako głęboka duchowość i świętość. Byłem naprawdę zainteresowany czcią ludzi, szacunkiem i podziwem, darami i ofiarami, które mi składali, ale z pewnością nie byłem zainteresowany ich problemami, trudnościami, dylematami i cierpieniem. Uczniowie guru wierzą, że odwzajemnia on tę niesamowitą miłość, którą go obdarzają, ale w rzeczywistości on karmi się ich emocjami, żeby podtrzymać swoje ego. Wielu ludzi przychodzi tutaj, ponieważ kochają Bhagwana, szukają też miłości i mądrości, którą on daje. On ma w sobie tyle miłości, daje tę miłość nam wszystkim i pomaga odnaleźć miłość w nas samych. Zwolennicy Jima Jonesa, przywódcy świątyni ludu, byli przekonani, że tworzą z nim relacje oparte na miłości. Prawie 1000 oddanych uczniów popełniło samobójstwo na jego polecenie. To była ostateczna ofiara posłuszeństwa wobec przywódcy, którego kochali. Ich życie odebrał szaleniec twierdzący, że jest Bogiem, wcieleniem Jezusa Chrystusa. Guru Sai Baba to jeden z najpotężniejszych ludzi w Indiach, mający w tym kraju miliony zwolenników. Jego wpływy na Zachodzie również rosną coraz bardziej. Mówię o sobie, jestem Bogiem, posiadam boską moc, która nie ma granic. Nie istnieje żadna siła naturalna czy nadnaturalna, która powstrzyma mnie i moją misję. Tal Brooks poświęcił 20 lat na badania nad okultyzmem. Poszukiwania zawiodły go w końcu do Indii, gdzie przez 2 lata był głównym uczniem z Zachodu, czyniącego cuda wielkiego guru Sai Baby. Tal jest pisarzem i przewodniczącym referatu oszustw duchowych w Berkeley. Poprosiłam go, by podzielił się z nami swoimi przemyśleniami na temat Sai Baby. Sai Baba utrzymuje, że jest Bogiem na ziemi, a dokładniej, że jest Mesjaszem. Używa określenia awatara, co stawia go na poziomie Jezusa Chrystusa, Ramy lub Kryszny. Uważa więc, że jest pełną inkarnacją Boga. Zgodnie z koncepcją awatary, Sai Baba twierdzi, że wziął się z oceanu Brahman, oceanu światłości, statycznej wieczności, którym według wschodniej religii jest Bóg i że postanowił podobnie się narodzić. Co takiego przyciągnęło pana do Sai Baby? Wierzyłem, że Sai Baba jest Bogiem. Kiedy znalazłem się w kręgu jego najbliższych wyznawców, ponieważ byłem jego głównym uczniem z Zachodu, wierzyłem, że jest ucieleśnieniem Boga na ziemi. Jego charyzma, jego moc były doprawdy nieprawdopodobne. Poznałem w życiu wielu ludzi. Mój ojciec był dyplomatą, mnóstwo podróżowaliśmy po Europie, ale nigdy nie zetknąłem się z nikim o tak potężnej osobowości. Chciałem, żeby on był Bogiem. Miałem w Stanach wstrząsające mistyczne przeżycie po ogromnej dawce LSD, kiedy to wydawało mi się, że stapiam się z wszechświatem, stapiam się z Bogiem. Potem przeczytałem wszystkie objawienia i dzieła wschodnich guru. Wiadomo więc, czego poszukiwałem. Kiedy więc ujrzałem Sai Babę wysiadającego z limuzyny we wspaniałej czerwonej szacie, byłem po prostu oszołomiony. Prawdą jest też, że otacza go niesamowita, niemalże namacalna aura mocy, tak jakby cała boska świadomość wszechświata przelała się w jedno ciało. Wspomniał pan, że Sai Baba dokonywał wielu przekonujących cudów.
Kiedy go po raz pierwszy ujrzałem, byłem mentalnie bardzo podatny. Miałem za sobą to mistyczne przeżycie, które chciałem potwierdzić. Poza tym zaczytywałem się we wschodnich dziełach. Nadszedł czas, by wszystko się ziściło. Czy ten człowiek, który uważa się za Boga na ziemi, może to potwierdzić? Oto ktoś, kto czyni cuda. Miesiąc przed tym, jak poznałem Sai Babę, Newsweek opublikował cały artykuł o tym, że Sai Baba to Chrystus Indii. Ten człowiek nie przemieniał wody w wino, lecz w benzynę. Jechał samochodem przez pustynię, gdy skończyła mu się benzyna. Zaczerpnięto wody ze studni, on włożył do niej rękę, po czym wlał ją do baku i odjechał. Wiele cudów zostało udokumentowanych. Kiedy go poznałem, nie tylko potrafił czytać w ludzkich myślach, nie tylko opowiedział mi o szczegółach z mojego dzieciństwa i przeszłości, o których, mówiąc wprost, po prostu nie mógł się dowiedzieć jako człowiek. Ale w ciągu tych 2 lat, które z nim spędziłem, widziałem też, jak leczył ludzi. Był pewien dermatolog z Uniwersytetu Stanforda, ateista, który chciał udowodnić mu oszustwo. Przyleciał do Indii. Sai Baba znał już jego nazwisko. Doktorze Tasashori, przyjechał pan po uzdrowienie. Proszę się odwrócić. Baba zmaterializował popiół, swój słynny święty popiół z niczego. Widziałem, jak to robi setki razy. Natarł plecy doktora Tasashori i powiedział: gotowe, proszę wracać do domu. Ten dermatolog z Uniwersytetu Stanforda przeszedł 10 testów medycznych i ostateczną diagnozą był nieuleczalny rak, który atakuje wszystkie komórki ciała. Wrócił do Stanów i po chorobie nie było ani śladu. Przykro mi, ale wasi magicy wysokiej klasy mieliby problem, by coś takiego zrobić. Osiem lat po moim odejściu odwiedziła Sai Babę grupa włoskich naukowców. Pisały o tym włoskie gazety. Był piękny dzień, a jeden z nich zapytał, czy Sai Baba może zrobić coś z pogodą. Baba odpowiedział: spójrzcie w górę, a na niebie pojawiła się tęcza. Robił różne rzeczy. Zrywał z drzewa specjalną odmianę wiśni, które rosną wyłącznie 700 mil dalej w Kaszmirze. A potem z tego samego drzewa mango i inne owoce. Kiedyś przy mnie zmaterializował garść ladu, indyjskich cukierków. Pojawiły się duże kule słodyczy i ja je jadłem. Zdumiewające rzeczy, cuda rzeczywiście są ważne, ale dla kogoś, kto jest oddanym wyznawcą, przede wszystkim ukazują, że umysł jest zjednoczony z kosmosem. Świadomość łączy się z każdym atomem, każdą molekułą. W to właśnie wierzą wyznawcy New Age, to twierdzi Shirley MacLaine. To próbował robić José Arguelles podczas konwergencji harmonicznej. Czyli kontrolować rzeczywistość myślą. Zatem cuda Baby to dla ludzi coś więcej niż próby. To widzialny dowód na to, że on stanowi jedność ze wszechświatem, że panuje nad rzeczywistością, a zatem jest Bogiem. Kręcąc film Bogowie New Age, nie mieliśmy problemów, skłaniając guru i ich uczniów w Indiach, by przyznawali, iż uważają się za Boga. Natomiast w Ameryce i Europie wyznawcy New Age oraz guru mieli opory, żeby przyznać się przed kamerami do boskiej natury. Potem telewizja ABC nadała miniserial zatytułowany Out on a Limb, w którym Shirley MacLaine z rękami wyciągniętymi w stronę oceanu wyzywająco oświadcza, że jest Bogiem. W rezultacie tej transmisji wiele osób z Zachodu odnalazło w sobie odwagę, by przyznać, że rzeczywiście uważają się za Boga. W tym, że człowiek chce być Bogiem, nie ma nic nowego. Ta idea rozwija się przez całą historię ludzkości. Obietnica boskości to kłamstwo, którym szatan skusił Ewę do nieposłuszeństwa wobec Stwórcy. Guru używają obecnie tego samego kłamstwa, mieniąc się Bogiem i obiecując boskość swoim zwolennikom. Crossing
Prabhu Guptara, urodzony i wychowany w Indiach, aktualnie jest dziennikarzem i komentatorem telewizyjnym w Londynie. Guru wyjeżdżają na zachód z dwóch powodów. Po pierwsze, oczywiście chcą nawracać, chcą zyskiwać zwolenników dla swojej religii, a czasem dla siebie samych. Po drugie, dlatego, że czują, iż mają coś do zaoferowania. A jest to rodzina, społeczność, do której mogą należeć ci wszyscy, którzy rodziny nie posiadają. Dr Oz Guinness, naukowiec z Oxfordu i znany na świecie wykładowca, jest autorem bestselleru Pył śmierci. Jedną z najbardziej dominujących tęsknot współczesnego człowieka jest potrzeba przynależności i poczucia celu. Odnalezienie sensu życia i ustabilizowania otaczającego nas świata. Ludzie, którzy nie znajdują tego na Zachodzie, gnani głodem, odwracają się od swojego świata i wpadają w ramiona Wschodu, przyjmując go zupełnie bezkrytycznie. Ed Sinesi był członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny, znanego jako Ruch Hare Krishna. Przez 3 lata pracował jako redaktor naczelny ich czasopisma Powrót do Bóstwa. Stosunek do rodziny w ruchu Hare Krishna jest bardzo niefortunny. Rodzina postrzegana jest jako zło konieczne. Eckhart Flotter, odnoszący sukcesy niemiecki dziennikarz, w roku 1979 został oddanym uczniem Rashi Nisha i spędził z nim w Indiach kilka miesięcy. Rashi Nisha jasno mówi, że małżeństwo i tradycyjna rodzina to przeżytek. Jedyna relacja, jaka naprawdę się liczy, istnieje między nim i jego uczniami. Kathleen, oddana uczennica Maharishi Mahesh Yogi, przez 15 lat była nauczycielką medytacji transcendentalnej, w skrócie zwanej TM. Myślałam, że TM wzmacnia moją rodzinę, ale tak naprawdę osłabiała ją, ponieważ całą uwagę kierowałam na siebie. Jeśli jesteś oddany rodzinie i dzieciom, poświęcasz im za dużo uwagi, a zatem jesteś mniej oddany organizacji. Musiałam albo zostać członkiem organizacji i podążać za nim, albo miał się ze mną rozwieść, ponieważ nie zamierzał mieć żadnych związków zewnętrznych. Powiedział, że to nie dlatego, iż mnie już nie kocha, właściwie nadal bardzo mnie kochał, ale ja byłam tylko człowiekiem, a Bhagwan był nad człowiekiem. Dlatego bardziej zasługiwał na miłość mojego męża niż ja. Jak wielu z tych ludzi kochało swoich bliźnich, swoje rodziny, z takim absolutnym oddaniem? Alexandra Schmidt jest we Francji jednym z największych autorytetów w dziedzinie nowych religii. Ilu z nich tak zupełnie nie zwracało uwagi na wady osób kochanych, jak na niedociągnięcia guru? Ellen jest rzeczniczką organizacji Brahma Kumaris Raya Yoga, zarządzanej wyłącznie przez kobiety, które prowadzą 800 centrów w 40 krajach. Nasza organizacja działa wśród wszystkich wyznawców celibatu, zarówno indywidualnych, jak i w małżeństwach. Żona mnie pociągała, ale nie mogłem sobie na to pozwolić, ponieważ gdy pociągała mnie emocjonalnie, fizycznie, to trudno mi było zachować celibat. Rozwiązałem ten problem, robiąc z niej obiekt niechęci, wręcz nienawiści. Mamy żywy dowód w postaci tysięcy par, które żyją w ten sposób, odnajdując o wiele większą harmonię oraz czystą miłość w przeciwieństwie do ograniczonej miłości fizycznej. Ponad 90% małżeństw w ruchu Krishna kończy się rozwodem. Zamiast trwonić naszą energię na zakładanie rodziny i wiele fizycznych relacji, skupiamy tę energię na duchowości. Najbardziej diaboliczne w tym wszystkim jest fakt, że dzieje się to pod pozorami duchowości. W niektórych wspólnotach zachęca się do celibatu, w innych promuje się rozwiązłość seksualną, nie tylko wśród guru, ale też wśród uczniów, w tym dzieci. Widać również sprzeczności w podejściu do kobiet, które na poziomie duchowym są obiektem czci. Ich kobiecość jest postrzegana jako twórcza moc boska. Na przykład inicjacja przez kobietę joginę jest uważana za większą świętość niż dokonana przez mężczyznę. A jednak na poziomie codziennym kobiety traktowane są nieludzko i uważane są za istoty stojące niżej niż mężczyźni. W religijnych wspólnotach w Indiach, znanych jako ashramy, nie ma absolutnie miejsca dla dzieci. A tu, na Zachodzie, guru zazwyczaj są przeciwni odpowiedzialności za dzieci, ponieważ odciąga ona rodziców od zupełnego oddania im i ich sprawie. Mają system szkolnictwa, dzięki któremu zmuszają dzieci w wieku lat 5 do życia w ashramie.
Wiele dzieci rzeczywiście uważało, że jest jak w więzieniu, mogły przebywać wyłącznie na ranczo. Szkoła stanowiła sposób, by dzieci nie wchodziły dorosłym w drogę. Oddzielali je od rodziców, co jest rozwiązaniem bardzo niedobrym i bardzo destrukcyjnym. Dzieci chciały widzieć mamę i tatę, po prostu być z nimi jak rodzina. Ale nie wiedziały nawet, gdzie są ich rodzice, więc wyruszały na poszukiwania. A kiedy ich znajdowały, rodzice zazwyczaj byli zbyt zajęci, by z nimi porozmawiać, więc dzieci były samotne i pozostawione bez dozoru. Najbardziej wstrząsającą konsekwencją inwazji guru na zachód jest krzywda i nieszczęście dzieci. Tych, które nie mają wyboru i muszą zamieszkać w aszramie, ponieważ ich rodzice postanowili podążać za guru. Oddzielone od rodziców i odcięte od innych krewnych stają się własnością wspólnoty. Zatracają odrębność oraz osobowość i alienują się ze społeczeństwa. Pastor Friedrich Hack napisał ponad 30 książek na temat różnych kultów. Jest jednym z najlepszych specjalistów w dziedzinie nowych ruchów religijnych w Niemczech. Dzieci wychowywane w sekcie uczone są tylko, by wykonywać polecenia przywódców. Nigdy nie doświadczają wolności, nie znają odpowiedzialnego życia, w którym same mogą dokonywać wyborów, w którym mogą mieć wolną wolę. Zabierałem te dzieci do parku, gdzie widziały normalnych ludzi. Bały się ich i uciekały, ponieważ oni nie wyglądali na wyznawców, nie mieli ogolonych głów i długich szat. Nie chciałam opuszczać rancza, wolałam zostawać, ponieważ bałam się ludzi na zewnątrz. Czułam lęk i zrobiłam się tak neurotyczna, że wolałam nie opuszczać rancza. Dlaczego organizacja miałaby chcieć tak zniszczyć rodziny? Moja znajomość dynamiki sekty wskazuje, że chodzi o zasadę rządzenia. Dziel i podbijaj. Święty Augustyn powiedział, że w człowieku istnieje pustka, którą może wypełnić tylko Bóg. Czy był pan świadom takiej pustki w sobie? Bardzo głęboko, od kiedy tylko sięgam pamięcią. O ile nie jesteśmy zupełnie płytkimi ludźmi, to poszukujemy odpowiedzi na pytania, dlaczego istniejemy na świecie, jaka jest ostateczna prawda. Myślę, że stwierdzenie Augustyna stanowi klucz. Istnieje w nas pustka, którą wypełnia tylko Bóg. Musimy zrozumieć, że jesteśmy przez Niego stworzeni na Jego podobieństwo i kieruje nami mocny duchowy impuls, by Go poznawać i mieć z Nim kontakt. Czego takiego szukamy na Zachodzie i nie możemy znaleźć? Kiedy byłem studentem zaraz po przejściach z LSD, była we mnie pustka, ale mówiąc szczerze, większość chrześcijańskich kościołów wydawała mi się martwa i pozbawiona znaczenia. A większość pastorów nie wierzyła nawet w to, w co twierdziła, że wierzy. W Biblii jest mowa o odstępstwie, odstępstwie od wiary, odstępstwie od prawdy. Myślę, że to jest odpowiedź. Do tego właśnie skłania się Shirley MacLaine w Out on a Limb, do ruchu New Age. Dlatego ludzie nagle zwracają się do tej radosnej, barwnej, ekscytującej alternatywy, gdzie mogą zjeść ciastko i nadal je mieć. Mogą być Bogiem i robić, co zechcą. Nie istnieje nic takiego jak grzech. We wschodnich systemach człowiek może być Bogiem, może mieć nieśmiertelną duszę, może się reinkarnować, stanowi część wszechświata. Wszechświat do niego należy. Chciałabym nawiązać do czegoś, co pan powiedział. Stwierdził pan, że został uwiedziony. To określenie negatywne, jednak wyrażał się pan o Sai Babie z dużym podziwem. O co tutaj chodzi? Mówię o nim, żeby pokazać, jaką moc posiada on i niektórzy inni guru. Całym sercem wierzę, że tu dzieje się coś diabolicznego. Ludzie mają duchowe potrzeby, a Biblia przestrzega przed fałszywymi prorokami, a on jest jednym z nich. On jest uwodzicielem. Z perspektywy czasu po pobycie w ścisłym kręgu jego uczniów widzę, że on jest antychrystem. Anty oznacza albo przeciwko, albo zamiast. W Ewangelii Mateusza jest wers, który przywiódł mnie do Jezusa Chrystusa. Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda. Antychryst będzie czynił cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Zatem Biblia ma definicję dla ludzi takich jak Sai Baba i mistrzowie New Age. Spyta pani, kto to jest antychryst i jak go określić?
Odpowiem, że to ktoś w pełni opętany nie przez ludzkiego ducha, ale używając terminu biblijnego, przez demona. Współczesny umysł poszukuje paradygmatów, więc myślimy od razu o filmie Egzorcysta i starożytnym duchu zamieszkującym ciało małej dziewczynki Regan. Demon baby jest o wiele potężniejszy, a starożytny duch, który przez stulecia błąkał się po kosmosie i zamieszkał w jego ciele, nienawidzi Jezusa Chrystusa. Nienawidzi Boga. On zna Boga. I dlatego Antychryst czyni cuda. Twierdzi, że sam jest Bogiem, jak szatan na pustyni, mówiący do Jezusa: czci mnie. Bez wątpienia guru są bardzo skuteczni, ponieważ manipulują tą pustką w nas, by ją zagarnąć. Uwodzą nas. Są duchowymi szczurołapami. Wróciłem z Indii, gdzie widziałem cuda dokonywane przez Sai Babę. I wiem już, że to były diabelskie cuda, uczynione z upoważnienia szatana. Nie wierzę, że w ogóle nie istnieją cuda. Wierzę, że zdarzają się prawdziwe dzieła Boże. On nie siedzi bez ruchu na tronie. Jednakże uważam, że dzieje się to samo, co w początkach Kościoła, że obok prawdziwych dzieł Bożych mamy fałszywych proroków. Bardzo martwią mnie manipulatorzy w mediach. Ocierają łzy z oczu i każą ludziom przysyłać pieniądze za błogosławieństwo. To zdrada wobec godności i majestatu Boga oraz Ducha Świętego. Zatem jest wielu nawróconych, a jeśli jesteś nawracającym, równie sprytnym jak diabeł, to przypuszczasz frontalny atak na wierzących Chrystusa. A jedną z metod są znaki i cuda, ponieważ diabeł zajmuje się tym od niepamiętnych czasów, a ludzie są łatwowierni. Więc jeśli potrafię wyczarować dla nich lśniącą szklaną kulkę, błogosławioną chusteczkę, czy mogę mówić w obcym języku, to może, ale nie musi być prawdziwe. Ludzi łatwo oszukać. Jedynym miernikiem wszystkiego jest Pismo Święte, jak chemik w laboratorium, który przepuszcza substancje przez gęsty filtr. Jeśli przejdzie, to jest w porządku. A jeśli to nowe objawienie, bardziej rozbudowane objawienie, nie ma nic wspólnego z Pismem Świętym i trzeba się od tego odwrócić. Dorastając w Indiach, miałam okazję osobiście obserwować, w jaki sposób hinduistyczny system wiary znacznie przyczynia się do ubóstwa i cierpienia ludzi. Pamiętam, jak najubożsi oddawali ostatnią miseczkę ryżu świętym krowom, a zamożniejsi składali w ofierze znaczne ilości jedzenia drewnianym idolom, podczas gdy dzieci umierały z głodu ledwie kilka metrów dalej. Tymczasem guru mieszkali w okazałych rezydencjach, zmuszając swoich wyznawców, by oddawali im wszystko, co posiadają. Według Guru Gita, jednego z najważniejszych traktatów hinduizmu, wyznawca musi nie tylko uwielbiać i czcić guru jak Boga, ale też oddać mu siebie oraz cały swój majątek. Większość guru, których znam na Zachodzie, to ludzie niezwykle bogaci. Są bardziej zainteresowani białymi uczniami niż Hindusami, ponieważ od nich dostają więcej pieniędzy. Rob przez 13 lat uprawiał medytację transcendentną, uczył jej, a także przygotowywał trenerów na Międzynarodowym Uniwersytecie Maharishi. Członkowie ruchu TM są bardzo zamożni, mają posiadłości na całym świecie, wspaniałe hotele w Szwajcarii, uniwersyteckie kampusy na środkowym zachodzie, uczelnie od wschodniego wybrzeża po zachodnie. Posiłki podawano mu na srebrnych talerzach 6 razy dziennie, spał na puchowym łożu, jeździł Mercedesem, ale teoretycznie wszystkiego się wyrzekł i nie był przywiązany do tych rzeczy, co dawało mu prawo, by się nimi cieszyć. Maharishi miał takie powiedzenie: pieniądze, które trafiają do mnie, są transcendentne. Pieniądze są ostatnie na liście priorytetów, wszystko inne jest ważniejsze. Setki guru nieprawdopodobnie się wzbogaciły na Zachodzie dzięki darowiznom zwolnionym od podatku, dzięki produkcji i dystrybucji memorabiliów ku czci tym samozwańczym świętym mężom. Nabyli ogromne posiadłości ziemskie, mają uzbrojonych ochroniarzy.
Posiadają wszelkie luksusy, od eleganckich hoteli po własną flotę samolotów, helikopterów i tak jak w przypadku Rajnisza, Rolls-Royce'ów. A dlaczego nie Rolls-Royce'y? Czemu miałby mieć coś gorszego? To kapitalistyczny kraj, więc to, co wspiera kapitalizm, jest dobre. Każdemu, kto pyta, po co nam Rolls-Royce, odpowiadam, jesteś komunistą. Hipokryzja guru jest diaboliczna. Krytykują materializm i komercjalizm na Zachodzie. Przekonują uczniów, że rezygnacja z materializmu zapewni im wyższe miejsce w duchowej hierarchii. A sami śmieją się wesoło po drodze do banku. Znam grupy zamieszane w handel narkotykami, przemyt, prostytucję, a także handel bronią. Wszystko, by zarobić pieniądze dla guru. Znam mnóstwo uczennic, które pracują jako prostytutki w Bombaju i w ten sposób zarabiają pieniądze. Posiadam dowody na to, że organizacja Rashni większość dochodu osiąga nielegalnie przemycając narkotyki do naszego kraju. Jeśli się ma głowę na właściwym miejscu, można tworzyć pieniądze, to też sztuka. Skłaniano nas do przewożenia narkotyków z Indii do Europy, a za uzyskane pieniądze organizowano warsztaty. Wszystko jedno, czy mają powiedzieć, że należą do Christian Children Fund, Armii Zbawienia, czy że zbierają pieniądze na poszukiwanie żołnierzy zaginionych w akcji w Wietnamie. Zrobią wszystko, co muszą, żeby zdobyć pieniądze, ponieważ wierzą w to, co im powiedział guru, że cel uświęca środki. Hinduizm uczy głuchoty na wewnętrzny głos sumienia, który mówi, to jest złe. Uczy, że grzech nie istnieje. Można powiedzieć, że guru i ich uczniowie usprawiedliwiają morderstwo, przemoc, kradzież, przekupstwo i podejrzane interesy. Wszystko w imię niebiańskiego oszustwa. Zachęcano ludzi nie tylko do donoszenia na tych, którzy nie byli posłuszni mistrzowi, ale też do okłamywania innych. Listy były cenzurowane. Wiemy, że wręczano łapówki lokalnym politykom. Zachodzi zmiana w systemie wartości i ludzie nie potrafią już odróżnić, co jest dobre, a co złe. Kolejną pułapką wschodniego systemu myślenia jest rodzaj synkretyzmu i nieumiejętność rozróżniania nie tylko dobra od zła. A myślę, że bardzo ważna jest świadomość, że różnice istnieją nie tylko między złem i dobrem. Należy myśleć krytycznie i jasno. Cała filozofia hinduistyczna jest bardzo relatywistyczna. Nie istnieje naczelny standard moralny jako wzór. Poczucie dobra i zła zmienia się zależnie od poziomu świadomości. Można tak absolutnie ulec mocy konkretnej osoby, że człowiek odmawia samodzielnego myślenia, czy też staje się do tego niezdolny. Traci zdolność podejmowania jakichkolwiek decyzji, nawet błahych, w każdej dziedzinie życia. Sally Belfridge, była rezydentka religijnej wspólnoty Rashnishu w Indiach, opisała swoje rozwiane złudzenia w książce Kwiaty pustki. Czułam się coraz bardziej wciągana w jego pustkę. Trudno to opisać. To coś więcej niż charyzma. Charyzma to zdecydowanie za małe słowo. To więcej niż aura. Naprawdę wierzyłam, że on coś wie, czego ja nie wiem, że jest na wyższej płaszczyźnie niż ja. Żądają absolutnego, bezmyślnego posłuszeństwa i czci, ponieważ oni są bogami wyższymi nad ludźmi. Ty musisz podążać za tym Bogiem, nie wolno ci używać rozumu i zadawać pytań. Zaskakuje mnie i smuci gotowość ludzi do poddawania się. Wielu ludzi sądzi, że powinni rzucić się w to bez zastanowienia, uwierzyć i zrezygnować z niezależności. Ludzie z radością wyzbywają się ciężaru wolności, ze wszystkimi trudnymi wyborami, które ze sobą niesie.
Wolność na wschodzie to wolność od indywidualności, jest to więc wolność bezosobowa, w której jednostka nie jest w niej istotna. Wschodnia myśl przypomina mgłę, mrok, który zaciera wszelkie różnice. Odkryłam, że zatraciłam osobowość. On nie miał osobowości. Stanowił drogę do nieskończoności, a ja ruszałam po jakiś niesamowity i niezwykły dar. Człowiek ma silną potrzebę wiary, oddania istocie wyższej. Tak jak określił to Bob Dylan, musisz komuś służyć, a jeśli nie służysz Bogu, musisz znaleźć substytut. I właśnie to proponuje się ludziom obecnie. Substytuty prawdziwego Boga. A ponieważ człowiek chce komuś oddawać cześć, często zwraca się ku tym substytutom. Niestety, obecnie istnieje wiele kościołów, które zaprzeczają mocy Bożej, a szukających wielkości i mocy ludzi pociągają wschodnie mistyczne przeżycia oraz obietnice tej mocy. Święty Paweł mówi o ludziach, którzy nie otrzymali prawdy Bożej i dlatego Bóg wydał na nich zaćmienie, tak że łatwiej im było uwierzyć w kłamstwo niż w prawdę. To zdumiewające, w co ludzie gotowi są uwierzyć, kiedy odrzucają prawdę Bożą. Można dziś spotkać się z absurdalnymi przekonaniami ludzi, którzy wierzą, że człowiek jest Bogiem, że może się nim stać, a odrzucają prawdziwego Boga. Ale w ostatecznej analizie cześć dla Boga, jedynego żywego Boga, przyniesie człowiekowi chwalebne wyzwolenie, a cześć oddawana fałszywym Bogom daje wyłącznie niewolę. W każdym z nas jest pustka, którą może wypełnić tylko Bóg. Człowiek zawsze próbował zapełnić ją sprawami tego świata, ale tylko relacja z naszym Stwórcą może dać nam pełne zadowolenie. Pismo Święte ukazuje nam, jak możemy się z Nim pojednać, czyli za pośrednictwem Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Dziękujemy. Chuck Smith oraz Carol Matrysiana. Zapraszamy na kolejny program z cyklu Inwazja Pogan.